strony Natalia Burzyńska-Mangone i to jest seria Cała Prawda o MLM. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, polajkować filmik, jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej informacji z rzetelnego źródła na temat tego, czym tak naprawdę jest MLM i jak to wszystko tutaj funkcjonuje. Zapraszam! Etyka a MLM. Jest to temat, który czuję, że trzeba poruszyć, dlatego że MLM niestety, patrząc w internecie, wydaje się, że jest owiany taką bardzo niedobrą sławą. Ja to bardzo często na sobie odczuwam, bo ja działam bardzo mocno w internecie, bardzo mało rzeczy robię offline'owo, większość robię jednak właśnie w internecie. Zwłaszcza na Facebooku widzę mnóstwo negatywnych komentarzy i one z czegoś wynikają. Wynikają one z tego, że... Znaczy to też się widzi na żywo, tak? Ja akurat na swoim przykładzie opowiadam o internecie. Wynika to z tego, że niestety, no wtedy i niestety, MLM może robić każdy. I bardzo wiele osób jest skuszonych łatwym zarobkiem i szukają tego łatwego zarobku, molestują ludzi, naciągają ich, mówią im nieprawdę, przeciągają z firmy do firmy, robią naprawdę takie rzeczy, którymi ja się brzydzę. I niestety większość jest takich ludzi. I wtedy potem, kiedy ty trafiasz w końcu na normalną osobę, która ma normalne, zdrowe podejście do MLM-u, jak do normalnego biznesu, bo jest to normalny biznes, inny niż etat, niż nie wiem, inwestowanie, niż własna działalność, jest to kolejna forma zarabiania. I wtedy nie wierzysz, że myślisz sobie, dobra, ona się wydaje ok, ale ja widziałam to i tamto i na pewno będę tak pracować. Dlatego jest to cholernie ważne, z kim podejmiesz współpracę. Najpierw przeanalizuj samą firmę, plan marketingowy, jak to wszystko działa. Jeżeli to ci się spodoba i poczujesz, że to wygląda ok, to wtedy musisz poszukać mądrej osoby, która cię poprowadzi. Takiej, która działa zgodnie z twoimi wartościami, które pewnie wartości będziecie mieć podobne. Ja na przykład nie wyobrażam sobie mówić nieprawdy ludziom, nie wiem, naciągać ich na coś czy molestować, bo ja sama nie znoszę, kiedy ktoś tak postępuje wobec mnie. Więc ja działam tak, jakbym chciała, żeby działano ze mną. I szukaj sobie takich ludzi, które mają podobne wartości do twoich, a nauczą cię mądrego, pięknego i wartościowego MLM-u, a stroń od tych, którzy etykę znają tylko jako słowo.